Zeszły rok poświęciłem na to, aby jak najwięcej doświadczyć, jak najwięcej dokonać własnoręcznie zrobionych eksperymentów, ale w tym roku już mam pewną pewność odnośnie tego, gdzie chcę, żeby mnie to poprowadziło. Żyjemy w świecie, który pędzi do przodu z niesamowitą prędkością. Mamy dostęp do technologii o nieograniczonych możliwościach. Chciałbym robić zdecydowanie dużo mniej, ale w bardziej efektywny sposób. Posiadamy wiedzę, umożliwiającą nam rozebranie rzeczywistości na cząsteczki pierwsze. Dlatego jak co roku zrobię sobie detoks od mediów społecznościowych i wyeliminuję praktycznie wszystkie rzeczy, które będą mnie rozpraszać na drodze zwiększenia mojej produktywności. Życie. Lecz ogromną trudność wciąż sprawia nam odnalezienie odpowiedzi na to jedno ważne pytanie. Co mam zrobić ze swoim życiem? Jakie cele chcę zrealizować w nadchodzącym czasie? 2020 rok był rokiem pełnym zwątpień i zamieszania. Ten rok dodatkowo skłonił mnie do refleksji i naprawdę głębokich egzystencjalnych przemyśleń. Myślę, że wielu z nas utwierdziło się w poczuciu siebie jeszcze bardziej, zyskując cenną przestrzeń na to, aby zastanowić się nad tym, jaki jest cel tego wszystkiego, co chcemy osiągnąć, zrobić w życiu, kim chcemy się stać, kim jesteśmy. W wyznaczaniu celów potrzebna jest pewna jakość otwartości na to, by móc eksplorować i uczyć się nowych rzeczy. Niektóre osoby nawet nie wyznaczają sobie celów i twierdzą, że nie potrzebują tego robić, bo wystarczy im sam kierunek i poczucie tego, że chcą stawać się, być lepszymi wersjami siebie. I dla mnie osobiście jest to odpowiednie podejście, bo w zasadzie taki jest cel stawiania celów samych sobie. Jest to osiągnięcie czegoś zawieszonego w czasie po to, aby zrealizować pewien swój potencjał, coś, co chcemy zamanifestować w świecie i czego chcemy być posiadaczami. Nieważne, czy są to jakieś rzeczy materialne, może jest to jakaś cecha charakteru albo umiejętność. W każdym bądź razie chcemy mieć jakiś kierunek, żeby wiedzieć, na czym się skupić i mieć poczucie produktywnego spędzenia czasu, tak jakbyśmy mieli kontrolę i sens tworzenia tego życia tak, jak nam się podoba. Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał i na pokład swój załogę dobrał. Aura dobra sprzyjała płynącym, lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy. Więc co, miśki? Trzeba jakoś ogarnąć ten burdel, nie? Trochę się nas zbierało. Tam, za twoimi plecami widziałem, jak biegło. Ty nie widziałeś? Zobacz do tyłu. Podobał wam się ten wstęp, co nie? No, mi również. I przy okazji włożyłem w to całkiem sporo pracy, bo chciałem was natchnąć i zainspirować do tego, abyście zaczęli nowy rok z całkowicie świeżym spojrzeniem. Tak, abyście zostawili to wszystko, co nie działało w zeszłym roku w waszym życiu, odrzucili to, co jest niepotrzebne i skupili się na samych konkretach. I to jest założenie, jakim ja sam osobiście będę kierował się w tym roku i kieruję się tym założeniem co roku. Co roku ustanawiam sobie pewną intencję, pewien motyw przewodni, do którego chcę się stosować i tak ustawiam swój umysł intencjonalnie, żeby zaprowadził mnie on ku lepszemu zrozumieniu siebie i głębszego zrozumieniu świata. Słuchajcie, ale to też nie jest tak, że musimy być jakoś stricte rygorystyczni i musimy trzymać się tych ustaleń czy założeń z takim mega napięciem, bo ja wiem, że to nie działa i zwykle ludzie się zniechęcają do postanowień noworocznych, ponieważ mają zbyt wysokie oczekiwania, za dużo od siebie wymagają i nie mają realistycznie określonych planów. Ja ze względu na to, że trochę tych planów w życiu zrealizowałem, to wiem, z jakimi problemami najczęściej ludzie się spotykają. I najczęściej głównym problemem ludzi przy realizacji celów czy planów jest to, że nie dowartościowują tego, ile czasu będą musieli przeznaczyć na to, żeby zrealizować dany cel. I tak na przykład, gdy ktoś sobie założy, że schudnie w ciągu miesiąca czy dwóch, to zazwyczaj zajmuje to 2 albo 3 razy więcej czasu. Jeżeli ktoś zakłada sobie, że w ciągu roku założy biznes, to zazwyczaj zajmuje to 2 albo 3 razy więcej czasu niż sobie to założył. Podobnie jest z każdym innym celem i ja sam osobiście stosuję się do takiej zasady, że jak mam jakiś cel i wyznaczam na niego czas,
to szykuję się na to, że ilość czasu, jakiej przeznaczę na realizację tego celu, będę musiał pomnożyć razy dwa, a otrzymany wynik nieraz jeszcze razy trzy. I choć wiem, że może wydawać się to być dla was błahostką, może uważacie, że to jest niepotrzebne, albo może uważacie, że źle realizuję cele, ale ja wiem z własnego doświadczenia, że mniej więcej tak to właśnie wygląda. I wiecie, zawsze można zrezygnować z celów czy planów i iść z flow, ale ja zauważyłem, że często jak się idzie z flow, to nie ma się czasu na refleksję albo odrzuca się refleksję, krąży się w kółko, popełniając te same błędy, nie zastanawiając się nad tym, w jakim kierunku chce iść. Bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę bezradności albo poczucia winy i zacząć oceniać i krytykować siebie, że zrobiło się za mało, albo jest się niewystarczająco dobrym, albo łatwo można porównywać się do innych ludzi i oceniać siebie, nie wiedząc, co samemu się robi. Łatwo jest naśladować też innych ludzi. Ja nie twierdzę, że to jest złe, bo to często pomaga nam wyjść z jakiegoś poczucia bezradności, ale mimo wszystko zawsze lepiej jest zrobić krok do tyłu i zastanowić się, czego ja chcę, czego ja oczekuję od siebie, czego ja oczekuję od życia, jakie są moje realistyczne oczekiwania, bo to zawsze łatwiej jest zawęzić do pewnych ustaleń i zaznaczyć to w czasie, czy w kalendarzu, czy w głowie, czy nawet zapisując to sobie na karteczce, żeby mieć w pamięci to, na czym chcemy się skupić. Jeżeli sięgniemy do bardziej duchowych źródeł mądrości, takich jak taoizm, albo wu-wei, albo perspektywa życia tu i teraz, albo samo non-duality, to możemy zwrócić uwagę na to, że samej kontroli nad życiem nie mamy. Nie mamy wpływu na wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze nawyki, zachowania, reakcje. Na wiele sytuacji zewnętrznych nie mamy wpływu, ale takie myślenie nie może obrócić się tak jakby negatywnością na naszej psychice, bo znowu ugrzęźniemy w nihilizmie. Ja wiem to z własnego doświadczenia, że bardzo łatwo jest ugrząść w nihilizmie i w poczuciu strachu, czy lęku, czy przytłoczenia tego, co dzieje się wokół nas, i mamy wtedy takie poczucie, że albo jesteśmy totalnymi ofiarami życia, albo w ogóle życie nie ma sensu i w ogóle jesteśmy tutaj przypadkiem i nie wiemy, co zrobić ze sobą. Dlatego ja mam taką perspektywę. Jeżeli weźmiemy ten nowy rok i rozciągniemy go w czasie, tak żebyśmy zobaczyli cały nowy rok przed sobą, to możemy zastanowić się, co takiego chcemy zrobić w tym roku, co jest zgodne z nami, z naszymi wartościami, z naszymi celami, z naszymi pragnieniami, aby to pozwoliło nam pogłębić nasze doświadczenie, pogłębić kontakt z samymi sobą, tak żeby mieć większe, ciekawsze i głębsze doświadczenie samego siebie, tak żebyśmy wykorzystali te nauki czy techniki samorozwojowe do lepszej samorealizacji, do naszego duchowego życia. I ja z własnego doświadczenia uważam, że to się mega sprawdza. Zawsze, gdy mamy poukładane życie, gdy realizujemy to, co chcemy, czujemy się ze sobą świetnie, mamy więcej pozytywnych emocji, bardziej nam się chce robić w życiu, wzmacniać innych ludzi, dowartościowywać innych ludzi, ale też sami nie czujemy się jak ofiary. I to zawsze stawia nas w takim poczuciu, że to my mamy wybór, że możemy tworzyć życie, że to ma sens, że twoja perspektywa na życie ma sens. I nawet łatwiej jest się samego jakby określić w tym życiu. To szczególnie dla osób, które mają problemy z asertywnością albo z pewnością siebie. Sama świadomość tego, co chcesz zrobić w tym życiu, może ci naprawdę mega w tym pomóc. I warto jest spojrzeć na to trochę jak na taką zabawę, trochę jak na taką grę, do której nie musimy podchodzić z przymusem, z naciskiem, bo tak, bo inni tak robią, to ja też muszę. Ale raczej spojrzeć na siebie jak na człowieka, który chce eksplorować życie i świat, i zwrócić uwagę, że życie to jest maraton i nie musimy się nigdzie spieszyć. Nie musimy naciskać na siebie wtedy, kiedy nie czujemy, że chcemy naciskać. I możemy się tutaj bardziej bawić, bardziej być otwartymi ludźmi, bardziej eksplorować i cieszyć się życiem. Wiecie, to nie chodzi o to, że my musimy osiągać te cele. My ich nie musimy osiągać. My możemy mieć te cele, żeby znać nasz kierunek, ale tak samo możemy cieszyć się drogą, tak samo możemy cieszyć się nauką, tak samo możemy cieszyć się z poznawania siebie i być otwartymi na jakieś różne spontaniczne wypady czy doświadczenia, które mogą nas czegoś nauczyć, czy totalnie pokazać nam coś nowego, o czym nawet nie wiedzieliśmy. Tutaj oczywiście potrzebne będą takie cechy jak zaangażowanie czy cierpliwość, ale też otwartość i taka umiejętność życia w dwóch światach naraz, jednocześnie tu i teraz, jak i mając do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają nam wyznaczenie celów. I ja wam pokażę tutaj pewną strategię, to jest moja strategia, to jest sposób, w jaki ja planuję czas i wyznaczam sobie pewne cele na cały rok.
I to jest mega super sposób na to, żeby poukładać swoje własne życie. Jeżeli czujesz, że masz chaos, brakuje ci kierunku, brakuje ci wsparcia, brakuje ci decyzyjności, brakuje ci takiego poczucia sprawczości, to mam nadzieję, że to cię zainspiruje i pokaże ci pewną perspektywę, która, mam taką nadzieję, sprawi, że ten rok będzie zdecydowanie dużo lepszym rokiem niż rok poprzedni. No bo słuchajcie, nie ma co się oszukiwać. Rzeczywistość się zmieniła, żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i trudno oczekiwać, żeby życie nagle się tak odmieniło, więc musimy zaakceptować tą sytuację, w której jesteśmy i zastanowić się, co możemy z tego brać dla siebie, co możemy czerpać. Internet oferuje nam całą masę możliwości, multum kreatywnych, specyficznych działalności, które możemy robić, nowe umiejętności, których możemy się nauczyć. Jeżeli lubisz komputer, lubisz internet, no to świat stoi przed tobą otworem, możesz się nauczyć programowania, możesz się nauczyć grafiki, możesz się nauczyć projektowania stron internetowych, mediów społecznościowych, influencingu, tego jak robić copywriting, jak pisać, jak tworzyć, jak inspirować innych, ale możesz też wyedukować się w jakiejś swojej niszy, w swojej własnej działalności, no i śmiało angażować się w życie, starając się uzyskać takie rezultaty, na jakie cię po prostu stać. Wiecie, bo przyszłość jest zawsze usiana dwoma skrajnymi emocjami. Z jednej strony to jest ciekawość, bo nie wiadomo co będzie, ale może to być takie ekscytujące, a z drugiej strony to jest lęk, boimy się tego, co jest dla nas nieznane. Więc zawsze to jest pewna doza niepokoju, takiego wachlarzu nastrojów, jeżeli myślimy o przyszłości. I tutaj trzeba zachować szczególną uważność i ostrożność, żeby jednocześnie ta ekscytacja nas nie przygniotła, ale ten lęk nas nie przytłumił, żebyśmy nie czuli się zablokowani. I wiecie, tego typu materiały mają właśnie na celu poradzić sobie z lękiem poprzez naukę zarządzania oraz wzmocnić ekscytację poprzez inspirację. Tutaj nie chodzi o to, żebyście się od tego uzależniali, ale żebyście mieli pewną dozę świadomości siebie i nowego jakby sposobu myślenia i dodatkowego narzędzia, które możecie użyć do planowania swojej przyszłości. Przygotowałem tutaj dla Was pewną inspirację, pewną strukturę, która może pomóc Wam w określeniu siebie w roku 2021. Ale równie dobrze możecie to zastosować do każdego jednego roku, jeżeli w przyszłym roku zechcecie to obejrzeć, to śmiało możecie to robić. Zaczniemy od motywu przewodniego. To jest wizja. To jest taki duży obraz tego, co chcemy zrobić w danym roku. I tutaj mamy pytanie pomocnicze, jakim motywem przewodnim chcę się kierować. Ja osobiście chcę, żeby rok 2021 był najlepszym rokiem mojego życia. Mam taką intencję, wiem, mało skromnie, ale tak właśnie chcę to zrobić. I chcę pomóc ludziom zintegrować rozwój duchowy w życiu codziennym. Tak, żeby mieli to poczucie sensu i znaczenia w życiu, ale żeby byli w stanie to szczegółowo określić w swoim własnym życiu. Bo ja zauważyłem, że często duchowość zamienia się w czystą abstrakcję i ludziom brakuje takiego jakby poziomu rozwoju osobistego. A ja, że jestem poniekąd specjalistą w tej kwestii, pomyślałem, że pomogę ludziom to ogarnąć. Dalej mamy cele strategiczne, czyli cele, które dotyczą danego roku. Możemy to odnieść dalej, na 2 lata, na 3 lata, ale my skupimy się tylko na jednym konkretnym roku. Co chcesz uzyskać w przeciągu tego roku? Konkretnie, czy chcesz na przykład uzyskać nowe kompetencje, jakąś nową umiejętność? Chcesz podróżować, zrobić coś konkretnego? A może chcesz zbudować coś, co ma dla ciebie większy sens, napisać książkę, wydać coś osobiście, albo zbudować swój biznes, albo się usamodzielnić. To są cele, które dotyczą całego twojego roku, więc niech to będzie coś, co cię jara, co cię motywuje. Coś jednego konkretnego, czym chcesz się kierować w tym roku. Dalej mamy cele operacyjne, czyli cele pośrednie, które umożliwią tobie zrealizować cele strategiczne. Może to będzie zakup jakiejś książki, pójście na jakieś szkolenie albo na jakiś kurs, zdobycie jakichś konkretnych umiejętności, zrobienie jakiegoś konkretnego kroku, który pomoże ci zrealizować większe cele. Dalej mamy cele taktyczne. Czyli to są te mikronawyki, mikrodecyzje, jakie będziesz podejmował każdego dnia, żeby zrealizować swoje cele operacyjne oraz strategiczne. To mogą być takie nawyki jak medytacja, pisanie dziennika, refleksja, może rozpoczęcie procesu coachingowego, może pójście na jakiś kurs, może zmiana diety, może jakaś nauka czegoś nowego, coś konkretnego, co zrobisz. I tutaj staraj się być specyficzny, układając w głowie plan swojego własnego dnia i bądź tutaj realistyczny. Jaki konkretny nawyk, jaka konkretna cegiełka pomoże ci zrealizować te większe plany? I tutaj ważne jest, abyś to sobie rozpisał
i określił. I bądź tutaj realistyczny, czyli postaraj się zrobić to tak, żeby to było realne dla ciebie, żebyś ty mógł to zrobić, żebyś był zainspirowany. I teraz bardzo ważne jest, żebyś utrzymywał z tyłu głowy swoją własną wizję i żebyś o niej nie zapominał, bo to ta wizja jest twoim dlaczego. I to ta wizja inspiruje cię do działania. Dalej co i jak, to masz już w swoich własnych planach. Bo musisz sobie określić, co dokładnie zrobisz, a następnie znaleźć informację, jak to zrobić. I jak już będziesz miał cały plan ułożony, to wystarczy po prostu działać i się angażować. Oprócz tego mam kilka zasad i wskazówek, jakimi ja sam osobiście będę się kierował w tym roku, które mogą pomóc tobie w realizacji swoich celów. Myślę, że warto jest to posłuchać, ponieważ one ustanowią pewien kontekst tego, na czym powinieneś się skupić, aby zwiększyć szansę na realizację swoich własnych planów. Postaw na swój rozwój osobisty. Ja wiem, że dużo rzeczy nas dzisiaj rozprasza. Jest rozrywka, są media społecznościowe, czasami po pracy nie chce się już nic robić, nic działać, szukamy relaksu, ulgi, ale czasami warto jest spriorytetyzować swój własny rozwój osobisty i zastanowić się, co takiego możesz zrobić, aby się rozwijać. Czy możesz na przykład obejrzeć wideo, albo kupić jakiś kurs, kupić książkę, poczytać chociażby kilka stron. Postaw na swój własny rozwój osobisty, żebyś nie rozpraszał się innymi rzeczami, które nie mają dla ciebie sensu. Jeżeli twoimi największymi wartościami są na przykład rodzina, albo duchowość, albo zdrowie, to zastanów się, jak możesz to ze sobą połączyć. Co takiego rozwinęłoby twoją rodzinę najbardziej? Co takiego przyczyniłoby się do tego, że twoja duchowość zyskałaby większy wymiar? Co takiego możesz zrobić, żeby polepszyć jakość swojego własnego zdrowia? Skupiaj uwagę na swoich największych zaletach. Ja wiem, że często nasza samoocena staje się bardzo chwiejna i bardzo upierdliwie skacze po ekstremach. Raz czujemy się super mega dowartościowani, innym razem czujemy się jakbyśmy w ogóle nic nie znaczyli, jakby w ogóle to, co robimy, było bez sensu. Ja wiem o tym doskonale, bo nasz umysł działa jak oscylator i on ciągle skacze od góry do dołu i w ten sposób wyrównuje swój poziom samooceny. To jest tak zwana homeostaza. I bardzo często, szczególnie w tych sytuacjach, gdy mamy doła albo nie powodzi nam się najlepiej, mamy takie tendencje, że zaniżamy nasze poczucie wartości i zapominamy o naszych największych sukcesach. I żeby się tak nie dołować, warto jest skupiać się na swoich najsilniejszych stronach i budować w nich oparcie w naszych działaniach. Jeżeli czujesz się przytłoczony, masz nadmiar obowiązków i zobowiązań, czujesz się uzależniony od internetu albo mediów społecznościowych, innymi słowy, czujesz, że nie masz własnej przestrzeni, to postaraj się zrobić miejsce na odosobnienie, tak żebyś mógł posiedzieć samemu ze sobą i intencjonalnie skupić się na tym, co jest dla ciebie w życiu ważne. Praktykuj nawyki samopomocy, prowadzenie dziennika, refleksja, medytacja, może jakieś ciche wglądy w samego siebie. Odpoczynek, relaks, rzeczy, które pomogą ci się zrelaksować, wycofać do siebie i odpocząć. Żyjemy w takiej kulturze, że wydaje nam się, że ciągle musimy działać i to też napędza takie poczucie, że to daje nam największe efekty, że od tego zależy całe nasze życie. I często zapominamy o tym, że warto jest odpocząć czy nabrać takiego poczucia wewnętrznej mocy. Mi się często zdarza o tym zapominać i ciągle muszę sobie o tym przypominać. I myślę, że jeżeli jesteście w tych tematach samorozwojowych, to również bardzo możliwe, że dotyczy to was samych. Postaraj się odtworzyć swoją inspirację. Jeżeli masz jakiś pomysł, masz coś, co cię jara, to nie siadaj tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć w głowie ten obraz, nie pozostawaj przy tym, ale postaraj się to również odtworzyć. Zacznij działać, zrób coś z tym. Postaraj się odtworzyć swoją własną inspirację. Nawet najmniejsze działanie może pokazać ci efekty, o których ci się nawet nie śniło. Nie odrzucaj potrzeby bliskości i emocjonalnego bezpieczeństwa. Jeżeli słyszałeś wielokrotnie o tym, że warto jest wychodzić z własnej strefy komfortu, to powiem ci szczerze, że warto to robić, ale przychodzi taki moment, kiedy potrzebujemy również usiąść na tyłku i mieć poczucie stabilności. I mi osobiście często zdarzało się odrzucać tą potrzebę, no bo jak to? Przecież ja taki rozwojowiec jestem, to muszę być niezależny, muszę świat podbijać, ja tam będę pokazywał, że potrzebuję innych ludzi. A no właśnie, potrzebujemy innych ludzi i to nawet bardziej niż nam się wydaje. Bo przychodzą takie momenty, kiedy jesteś sam ze sobą i nie masz nawet kogo poprosić o pomoc. I to ci ludzie wokół ciebie cię najczęściej w tym wspierają, a jak nie masz to jakby ludzi wokół siebie i zbudowanych relacji, no to ciężko jest o jakiekolwiek wsparcie. I warto jest o to zadbać. W jaki sposób? Budując świadome relacje z ludźmi. Nie śledź trendów informacyjnych, za którymi nie chcesz podążać i staraj się dwa razy sprawdzać,
tą informację, którą słyszysz, czy ona jest prawdziwa. Ja wiem, że łatwo jest coś usłyszeć i od razu w to uwierzyć. No z drugiej strony można być też sceptykiem i wszystko odrzucać z góry. I wiecie, chodzi tutaj o taki balans, żeby jednocześnie uczyć się inspirować, ale zachować dystans i być świadomym tego, co jest w rzeczywistości prawdziwe. Ja wiem, że w świecie konsumpcyjnym mediów społecznościowych, no ilość informacji każdego dnia powstaje cała masa, tak? Więc łatwo jest się tutaj jakby zadłużyć, ale warto jest też zrobić sobie przestrzeń, po prostu zreflektować się, co jest dla mnie w ogóle w życiu ważne. Przestań aż tak bardzo zwracać swoją uwagę na rzeczach, które uważasz, że źle zrobiłeś. To jest jeden z najbardziej destrukcyjnych nawyków ever. Zwie się to często ruminacja i to są natarczywe, uporczywe myśli dotyczące tego, czy dobrze robimy to, co robimy. Takie sprawdzanie w naszej głowie, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy. I bardzo często tego typu nawyk powoduje, że zaczynamy wątpić w siebie, zaczynamy zaniżać naszą samoocenę i przestajemy wierzyć w to, że mamy siłę i możemy działać. Jeżeli jesteś osobą wysoce wrażliwą, jeżeli jesteś bardzo świadomy siebie i często słyszysz głosy krytyki, niektóre rzeczy cię odrzucają, to bardzo możliwe, że często w siebie wątpisz. Jeżeli miałeś jakieś problemy w dzieciństwie i często cię odrzucano, to bardzo możliwe, że zinternalizowałeś tą krytykę dosyć wybitnie. I tutaj warto jest popracować z uważnością, z medytacją, ze świadomością samego siebie oraz dziennikiem, rozpracowując swoje własne myśli oraz przekonania. Oprócz tego warto jest wyeliminować bezproduktywny czas spędzony w internecie i zrezygnować ze wszystkich uzależnień, które sprawiają, że czujesz się ze sobą źle. Doskonale wiesz, co to jest. To są te wszystkie nawyki związane z ocenianiem samego siebie, z ocenianiem innych ludzi. Są uzależnienia chemiczne od różnych substancji. To są uzależnienia od... Sam zresztą wiesz, co jest dla ciebie uzależnieniem. Oczekiwania mogą być uzależnieniem. Telewizja może być uzależnieniem. Media społecznościowe mogą być uzależnieniem. Poprawianie siebie może być uzależnieniem. Tak, to jest twój czas, to jest twój moment. Zacznij konstruować swoją rzeczywistość. Stwórz swoje życie. Stwórz swoją iluzję. Zaprzyjaźnij się ze swoją schizofrenką, halucynacją, mistyfikacją. Czary, mary, hokus, pokus, dzikie węże. Tarararara. I tak na samym końcu napraw swój syndrom oszusta. Przestań czuć się jak oszust w swoim życiu, bo jesteś ważny, człowieku, i zasługujesz na wszystko w miłości, pięknie i swoim własnym szaleństwie. To świat wokół nas oszalał, a my między nim tacy ludzie jesteśmy sobie. Żyjemy razem w duchu pokoju, byśmy nie czuli wiecznego gnoju. Asia nieraz jak mnie słucha, to mówi, żebym przestał śpiewać. Ale tylko czasem, bo czasami mi się fajnie śpiewa i fajnie to wychodzi, więc to nie jest tak, wiecie, źle w sumie, nie? Jeżeli chodzi o ten film, to wszystko. Dzięki wam serdecznie za obejrzenie. Dajcie dla mnie łapy w górę. Stawcie pozytywne przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Jeżeli chcecie skorzystać z któregoś z kursów, jakie stworzyłem, a stworzyłem ich już całkiem sporo, to jest kurs pewności siebie, samopomocy, koncentracji, medytacji, afirmacji. Czasami sam się gubię, co jest moim kursem, a co jest tylko przekonanie w mojej głowie, ale w zasadzie to jest wszystko jedno. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na coaching, na konsultacje, porozmawiać, to serdecznie również zapraszam. Wszystkiego dobrego w nowym roku! Tak chciałem zrobić, a nie tak. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka. Możesz tutaj być specyficzny, ale skup się na tym, żeby to było coś, na czym chcesz się skupić.